Chciałam wszystkich bardzo serdecznie przywitać. Bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać po długiej przerwie spowodowanej sytuacją związaną z pandemią. Chociaż w taki sposób będziemy starali się te spotkania w Akademii Trzeciego Wieku prowadzić. Pierwsze nasze spotkanie będzie takim spotkaniem, które ułatwi Państwu korzystanie z narzędzia, którym posługujemy się podczas różnych aktywności online, które w tej chwili ma Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna. Narzędzia do spotkań online, Zoom, ale nie tylko. Chciałabym opowiedzieć kilka słów na temat tego w ogóle, co można robić z dźwiękiem, z wideo właśnie w sieci, do czego można używać, nie tylko w czasach pandemii, ale w ogóle i w jaki sposób można dostosować te rzeczy, które mamy, te rzeczy, którymi dysponujemy, czyli komputer, telefon komórkowy, tablet, do tego, żeby korzystać w pełni z ich możliwości. Naszym dzisiejszym tematem, jak Państwo doskonale wiecie, jest jak brać udział w wydarzeniach online, porady dla początkujących. Co można robić online przy użyciu audio i wideo? Jak oglądać i słuchać, jak brać aktywny udział na przykładzie programu Zoom, w którym w tej chwili jesteśmy i po co mi adres e-mail. Co możemy robić online przy użyciu audio i wideo? No przede wszystkim rozmawiać, tak jak przez telefon, tak jak prawie tak jak osobiście, bo możemy rozmawiać z udziałem samego dźwięku bądź też dźwięku i wideo. Do tego służą różne aplikacje, różne programy. Myślę, że część z nich Państwo na pewno znacie albo przynajmniej widzieliście podczas Waszych wędrówek po sieci. Jak to wygląda? Można na przykład rozmawiać oczywiście pisząc, ale można też rozmawiać za pomocą wideo. Tutaj naciskamy na taką kamerkę. To jest przykład z Google Hangout i tutaj widać, naciskamy sobie na kamerkę i po tym pojawia się możliwość dzwonienia. Można zadzwonić do jednej osoby. Z udziałem wideo można zadzwonić do większej liczby osób. Co jeszcze możemy robić? Możemy skorzystać na przykład na Facebooku. Wiele z Państwa ma swoje konta na Facebooku. Używa Messengera. Można za pomocą konta na Messengerze również zadzwonić. Zarówno tak zwyczajnie jak telefonem, jak i z użyciem kamery, wtedy ona tutaj nie jest przekreślona, tylko pojawia się jej znaczek. Po połączeniu rozmawiamy, czy przy użyciu dźwięku, czy przy użyciu wideo. Można też spotykać się w większym gronie. Ten tutaj obrazek to jest nasze spotkanie w ramach EWST, jedno ze spotkań. Można się też uczyć, brać udział w zajęciach. Robią to już od jakiegoś czasu nasi studenci. Wcale nie najgorzej, dlatego że ten udział w zajęciach nie polega tylko na słuchaniu, ale także na właśnie odzywaniu się, braniu udziału w dyskusji, przesyłaniu sobie nawzajem różnego rodzaju materiałów, plików, również odpowiadaniu na pytania, a nawet zdawaniu testów. Można wspólnie oglądać filmy albo słuchać muzyki. I tutaj jest przykład z Facebooka. Ja w tej chwili przełączę się, żeby Państwu pokazać, w jaki sposób można to zrobić. Otóż wchodzimy sobie na stronę internetową. Tutaj mamy akurat właśnie stronę YouTube'a, ale przełączamy się już na Facebooka. I na Facebooku wybieramy coś takiego jak wspólne oglądanie. Tutaj wybieramy film, który chcemy oglądać. Na przykład możemy sobie wybrać jeden z naszych filmów opublikowanych na stronie Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej.
coś napisać, zaprosić znajomych, opublikować. Tak to właśnie wygląda. Oczywiście można tutaj brać udział w oglądaniu różnych rzeczy na żywo. Jak wiecie Państwo, w tej chwili w zasadzie wszelkie dziedziny życia przeniosły się do sieci. Można na żywo oglądać koncerty, można na żywo oglądać sztuki teatralne, można oglądać dyskusje polityczne, można oglądać panele dyskusyjne naukowe. Wiele z tych rzeczy jest dostępnych za darmo w różnego rodzaju platformach do dzielenia się treściami. Tutaj macie Państwo nazwy takich popularnych platform, z których Facebook i YouTube to są takie miejsca, w których większość rzeczy jest dostępna tak po prostu. Na Facebooku trzeba być oczywiście zalogowanym, żeby mieć dostęp do większości treści. Na YouTube'a można wejść bez logowania, bez żadnych dodatkowych rzeczy. Wystarczy znać po prostu linka albo wyszukać sobie. Google Meet, Zoom to są już programy, w których rzeczy nie są tak ogólnie dostępne. Na ogół wysyłane są linki do osób zainteresowanych. Odbywa się to w ramach czy jakiejś organizacji, czy jakichś szczególnych spotkań, tak jak to spotkanie w tej chwili. W jaki sposób oglądać i słuchać? Co jest potrzebne? Zaczniemy może od sprzętu. Jeżeli chodzi o sprzęt, potrzebne są takie rzeczy, w które wyposażone są. Jest większość albo Państwa komputerów, albo, a na pewno wszystkie urządzenia mobilne. W przypadku komputerów musi on mieć kartę dźwiękową, co wcale nie jest takie oczywiste, ponieważ takie starsze komputery nie zawsze ją mają. Ale wszystkie nowsze, czyli nawet kilkunastoletnie w większości ją powinny mieć, więc z tym nie powinno być problemu. Potrzebujemy oczywiście jakichś głośników. W przypadku znowu urządzeń mobilnych głośniki nie są problemem. W przypadku laptopów na ogół też są i głośniki, i mikrofon. Potrzebujemy również do rozmów wideo, do takich rzeczy, kamerki internetowej. Oprócz tego odpowiednie oprogramowanie i tutaj zaczynają się problemy, ponieważ część urządzeń, którymi Państwo dysponujecie, na przykład w dalszym ciągu w przypadku komputerów, laptopów, ma zainstalowany Windows 7, a wiele programów po prostu już w tej chwili z nim nie współpracuje, czyli na przykład nowsze wersje przeglądarek. Natomiast ze względów bezpieczeństwa wiele tych programów do obsługi wideo wymaga najnowszych wersji swoich aplikacji czy chociażby przeglądarek. I z tym może być problem, dlatego warto się postarać o to, żeby nasze urządzenia miały w miarę nowe oprogramowanie. W przypadku komputerów z Windowsem jest to Windows 10. W przypadku smartfonów, w większości przypadków starsze wersje Androida czy tego systemu Apple'owego iOS obsługują, więc nie powinno być z tym problemu. Problem się zaczyna właśnie w przypadku komputerów i laptopów. Czego jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy oczywiście wiedzieć, gdzie wejść i jak wziąć aktywny udział.Ja pokażę Państwu, w jaki sposób aktywnie brać udział w takich spotkaniach jak dzisiejsze, na przykładzie właśnie programu Zoom. Jak najłatwiej to zrobić? Wystarczy przeglądarka, znowu przeglądarka stosunkowo aktualna. Każde spotkanie ma swój odrębny identyfikator. Można na nie wejść, gdy otrzymamy link i klikniemy w niego. Taki identyfikator wygląda właśnie w taki sposób. On ma w tej chwili już 11 cyfr, nie 9 tak jak tutaj, ale mniej więcej tak ten adres wygląda. I jak to robimy? Klikamy w taki przesłany link do spotkania. Pojawia nam się strona startowa. Klikamy anuluj w wyskakującym okienku, jeżeli nie mamy zainstalowanej aplikacji.
Po kliknięciu okienka pojawia się to, co jest pod nim. I tutaj są różne napisy po angielsku. Wystarczy kliknąć w tym miejscu, gdzie jest w tej chwili strzałka, czyli Join from your browser. Jeżeli nie mamy konta w Zoom i nie chcemy go zakładać, wpisujemy imię, swój pseudonim, zaznaczamy, że nie jesteśmy robotem, klikamy Join. I pojawia się prośba o zaakceptowanie warunków serwisu, to już jest Państwu na pewno znane z wielu serwisów. Trzeba ją po prostu zaakceptować. Jeżeli spotkanie się jeszcze nie rozpoczęło, zobaczymy komunikat, że trzeba poczekać na rozpoczęcie spotkania. Kiedy spotkanie się rozpocznie, pojawi się ekran, jeżeli w danym spotkaniu jest coś takiego jak poczekalnia, pojawi się ekran z informacją już bezpośrednio od organizatorów spotkania. W naszym przypadku to było, proszę poczekać na prowadzącego spotkanie i nazwa spotkania. Prowadzący widzi, że ktoś czeka na wpuszczenie do pokoju i zaprasza na takie spotkanie. Więc to jest taki bardzo prosty sposób na uczestniczenie w spotkaniu. Natomiast ma on swoje ograniczenia, ponieważ tak naprawdę wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić, będąc tylko w przeglądarce. Dlatego najlepszym sposobem jest zawsze, jeżeli aplikacja do spotkań online jest dostępna, jest zawsze zainstalowanie sobie takiej aplikacji. W przypadku programu Zoom aplikację można zainstalować albo w komputerze, albo w smartfonie, tablecie. Można w każdym z tych urządzeń, z każdego z nich korzystać. Taka aplikacja daje dużo więcej możliwości. Oczywiście musimy w tym momencie utworzyć sobie konto w Zoom i mamy wtedy dostęp do swojego profilu. Można w tym profilu dołączyć do spotkania, założyć lub zaplanować swoje własne spotkanie. W przypadku spotkania dwóch osób ono jest nieograniczone czasowo, natomiast w przypadku większej liczby osób może trwać do 40 minut, ale zaraz potem można założyć nowe, zaprosić te same osoby. Można też dostosować aplikację do swoich potrzeb i upodobań. Tutaj są właśnie pokazane różnego rodzaju możliwości, ustawienia wideo, audio, dzielenie ekranu, ustawienia czatu, właśnie wirtualne tło. Jak Państwo widzicie, ja w tej chwili jestem na tle Wrocławia, a w rzeczywistości jestem zupełnie, zupełnie gdzie indziej. Można tutaj zrobić bardzo wiele rzeczy. I w taką aplikację instaluje się w sposób bardzo prosty. Po prostu należy ją pobrać ze strony Zoom, kliknąć, ona się sama instaluje bez większych problemów. W razie, gdybyście Państwo mieli problemy, na końcu będzie podany do mnie adres mailowy, jestem w stanie w tym pomóc. I jak to wygląda wtedy po wejściu na spotkanie? Bez względu na to, czy wchodzimy na spotkanie z przeglądarki czy z aplikacji, okno spotkania wygląda dość podobnie. Ci z Państwa, którzy są w tej chwili na Zoomie, widzą, że w okienku pojawia się albo duże zdjęcie osoby, która w danym momencie mówi, albo taka galeria jak tutaj osób wszystkich, które są uczestnikami spotkania. I tutaj taka ważna różnica pomiędzy przeglądarką a aplikacją. Otóż w przypadku aplikacji w prawym górnym rogu istnieje możliwość zmiany, taki przycisk, który umożliwia zmianę widoku. Właśnie z takiego widoku galerii wszystkich uczestników na widok osoby mówiącej. Klika się z poziomu galerii Speaker View. W momencie, kiedy jest speaker, czyli osoba mówiąca, klika się Gallery View i wtedy widzimy wszystkich uczestników. W przypadku przeglądarki niestety tego nie ma, tej funkcji. Kolejne ważne ikonki, które Państwo obecni w tej chwili już chyba widzieli i używali, to są ikonki znajdujące się z kolei w lewym dolnym rogu. I to jest ikonka takiego mikrofonu i
ikonka kamerki. Kiedy one są przekreślone, to znaczy, że wyłączony jest w naszym Zoomie dźwięk oraz wideo. I żeby włączyć wideo, po prostu włącza się tą, klika się tą przekreśloną ikonkę, ona wtedy, przekreślenie znika, pojawia się z kolei stop wideo, tak samo jest z mikrofonem. Przy czym, tak jak w tej chwili to się dzieje, ja w sposób domyślny wyłączyłam dźwięk, jeżeli chodzi o uczestników. Włączę ten dźwięk i umożliwię uczestnikom włączanie samodzielne mikrofonów za chwileczkę, tak żebyście Państwo mogli też to przećwiczyć i mogli w ten sposób ze sobą porozmawiać. Kolejna ważna ikonka, a w zasadzie zestaw ikon, już, to są te, które znajdują się na samym środku. I Państwo macie wśród nich kilka takich ikon bardzo ważnych. Invite to jest możliwość zapraszania innych osób na spotkanie. To jest możliwe, kiedy prowadzący, tutaj po angielsku nazywany w Zoomie host, udostępni tę opcję. Participants, po kliknięciu na tą ikonkę widzimy, ile jest osób i otwiera nam się takie boczne okienko, w którym widzimy wszystkie te osoby. Share screen to jest to, co ja w tej chwili robię, czyli możliwość dzielenia się w ten sposób plikami, żeby wszyscy inni widzieli te pliki, czy pulpit, czy obrazy, czy różne inne rzeczy. Możemy w ten sposób dzielić się nie tylko prezentacjami, ale na przykład możemy się w ten sposób podzielić na przykład filmem, który znaleźliśmy i zaraz to Państwu pokażę. Znów przejdziemy sobie do przeglądarki, tylko tym razem sobie wejdziemy, no właśnie tutaj jest na żywo nasze spotkanie na YouTubie, ale wejdziemy sobie do YouTuba. Wtedy bardzo ważne ikonki przy takim dzieleniu, a w zasadzie takie miejsce do zaznaczenia na samym dole strony jest Share Computer Sound Optimized Screen Sharing. One umożliwiają nam dzielenie się z dźwiękiem. I teraz Państwo będziecie widzieli... Zwiegda budiec. Etat ktota, wiezdzie. Wracamy do naszej prezentacji i przycisków, które jeszcze są dość istotne. W dolnym prawym rogu znajduje się opcja opuszczenia spotkania, to jest leave albo leave meeting, w zależności od tego, jaką wersję właśnie Państwo macie oprogramowania. Wracamy teraz do czatu. Pokażę Państwu, w jaki sposób można pisać na czacie. W tej chwili będę pisała do wszystkich uczestników. Widać? Ok, czyli widać. Na czacie można nie tylko pisać, ale można też na przykład wysyłać sobie pliki i wysyłać sobie linki. Czat jest bardzo przydatny, dlatego że stanowi on taki sposób na rozmawianie pomiędzy uczestnikami, niezależne od spotkania. Czasami można się wymienić jakimiś uwagami albo zadać na przykład w ten sposób prowadzącemu pytanie, nie przeszkadza się w ten sposób prowadzeniu spotkania. Czat każdy może też zapisać, czy pod koniec spotkania, czy w każdej chwili, w której ma takie życzenie. Kolejna funkcja Zoom to jest właśnie to dzielenie się plikami, które Państwu pokazywałam, czyli właśnie share screen. Wygląda to w ten sposób, że po wejściu właśnie w tę funkcję share screen pojawia się kilka możliwości. Pojawiają się przede wszystkim okna otwartych przez nas programów, więc już wiadomo, że musimy mieć otwarty program, czy aplikację, czy okno przeglądarki, którym chcemy się dzielić. I pojawia się jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, a mianowicie tak zwane whiteboard, czyli tablica.
Kaplica to jest bardzo fajna rzecz do wspólnej pracy. W tej chwili Państwu pokażę. Państwu się też powinny pojawić w tej chwili różnego rodzaju ikonki i możemy sobie coś tutaj porysować, możemy coś napisać. Na przykład możemy to zmazać wszystko, możemy coś podświetlić, podświetlimy sobie na przykład w ten sposób. Możemy na przykład sobie gdzieś dodać jakieś gwiazdki. Także to jest nie tylko do zabawy, ale na przykład jeżeli mamy jakiś dokument, na którym pracujemy, to też właśnie tego typu rzeczy można robić, a można też właśnie wspólnie tworzyć, pisać, tworzyć różne pomysły. Także do wspólnej pracy to jest bardzo fajna rzecz. Taką tablicę zapisaną można albo całkowicie wyczyścić, albo ją zapisać, do tego służy ta ikonka save. Kolejna rzecz to są właśnie kwestie związane z nagrywaniem, jak to praktycznie wygląda. Takie nagrywanie jest dostępne na komputer użytkownika albo w tak zwanej chmurze. Tutaj wszystko zależy od opcji, które udostępni Państwu prowadzący. Nagrywanie spotkania działa też, jeżeli puszczamy na przykład film czy audio, wszystko będzie nagrane. No i tak, jak już mówiłam, reakcje pokazują się przy ekranie użytkownika. Tak pokrótce wygląda Zoom z poziomu aplikacji. Natomiast oczywiście w każdej z aplikacji, które służą do takiej współpracy online, czy takiego oglądania, słuchania, spotykania się, wygląda to troszeczkę inaczej. Jedna rzecz je łączy, do większości z nich jest potrzebny adres e-mail. W chwili obecnej coraz więcej serwisów jest dostępnych nie tak ogólnie, że wchodzimy, po prostu sobie wpisujemy adres w przeglądarkę, ale jakimś grupom użytkowników, takim na przykład, którzy są zalogowani. Wszędzie do zalogowania jest potrzebny adres e-mail. Jest on potrzebny do instalacji większości aplikacji. Państwo, którzy macie smartfony, wiecie doskonale, że bez adresu e-mail nie założycie Państwo żadnego konta, nie pobierzecie żadnych aplikacji. Dostęp do różnych stron i serwisów. Otrzymywanie informacji. Czasami niechcianych niestety w dalszym ciągu, ale jednakowoż wiele tych informacji jest przydatnych. Łatwy kontakt z bliskimi, ale też z instytucjami. Możliwość załatwiania różnych spraw przez internet. I coś, o czym być może będę mówić na którymś z kolejnych spotkań, to jest na przykład stworzenie profilu zaufanego do załatwiania spraw urzędowych. Jak założyć bezpłatne konto e-mail? Na szczęście właśnie wiele serwisów oferuje możliwość założenia bezpłatnego konta e-mail o bardzo przyzwoitych parametrach, dającego sporo miejsca i zupełnie wystarczającego w takim codziennym życiu. Potrzeba najpierw oczywiście wybrać serwis, w którym chcemy mieć konto. Nazwę, której chcemy używać, i tutaj taka mała uwaga, w takich popularnych serwisach większość tak zwanych prostych nazw, czyli na przykład nie wiem, Jan Kowalski, albo Janek, albo to, wszystkie takie nazwy, które są, wydają nam się naturalne, są już zajęte, w związku z powyższym raczej nie nastawiajmy się na to, że taką nazwę otrzymamy. No, trzeba podać też dane wymagane przez operatora serwisu. Na ogół to jest imię, nazwisko, jakiś dodatkowy mail kontaktowy, który nie jest obowiązkowy, tak samo nie jest obowiązkowe podanie numeru telefonu. One się przydają wtedy, kiedy chcemy odzyskać na przykład hasło do serwisu, ale nie musimy tego podawać. Oczywiście zaakceptować regulaminy i tutaj bardzo zachęcam do przeczytania ich przed akceptacją, dlatego że różne firmy mają różne praktyki. Wiele takich serwisów udostępnia bezpłatne konta e-mailowe pod warunkiem na przykład zgodzenia się na bardzo dużo reklam.
przykładowe serwisy, na których można założyć konto. Gmail.com to jest serwis od Google. Z takich serwisów jeszcze dużych to jest wp.pl, outlook.com, interia.pl, onet.poczta. Jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. Myślę, że wiele osób z Państwa jest w stanie nawet zapytać znajomych, gdzie mają konto i czy są z niego zadowoleni. Ja pokażę Państwu zakładanie bezpłatnego konta na przykładzie gmail.com. Wchodzimy w stronę, którą chyba wszyscy Państwo znacie, czyli w stronę wyszukiwarki Google. W prawym górnym rogu, ona nie jest tu tylko wyszukiwarką, w prawym górnym rogu mamy taki niebieski przycisk zaloguj się, klikamy w niego, wybieramy utwórz konto i otwiera nam się takie oto okienko. Wybieramy utwórz konto. Tutaj, gdzie jest strzałka, wypełniamy formularz. Wpisujemy imię, nazwisko, wybraną nazwę konta, czyli to jest ta nazwa użytkownika i wpisujemy dwukrotnie hasło, to jest hasło plus potwierdzenie hasła. Jeżeli obawiamy się, że oba nie są takie same, możemy sobie kliknąć w tym miejscu, tam gdzie jest takie przekreślone oczko, wtedy pojawią nam się chwilowo te hasła, będziemy widzieli, czy wpisaliśmy takie same. I tutaj, jak widać, od razu końcówka, czyli po tej tak zwanej małpie, końcówka naszego adresu mailowego będzie gmail.com. Ja wybrałam tutaj nazwę Akacja i co się dzieje? Klikamy oczywiście dalej. Może się zdarzyć, tak jak mówiłam, że nazwa użytkownika, którą wybraliśmy, jest już zajęta. Co wtedy robimy? Otóż wtedy wybieramy sobie inną nazwę, ale czasami to można właśnie tak błądzić, wybierać ciągle, pojawia się, że zajęta, więc Google nam pomaga, a mianowicie pokazuje, jakie są dostępne nazwy z takich podobnych do tego, co myśmy sobie wpisali. Możemy oczywiście wybierać sobie swoją, próbować różnych innych kombinacji. Ja kliknęłam tutaj tę środkową proponowaną nazwę, bo była najkrótsza. Klikamy dalej. No i pojawia się w tym momencie strona z nowym adresem e-mail. Prośba o wpisanie takich dodatkowych danych. Tutaj w zasadzie obowiązkowe są tylko dzień, miesiąc, rok urodzenia oraz płeć. Możemy kliknąć w link, dlaczego prosimy o te dane, możemy po prostu kliknąć dalej. No i tutaj pojawia się właśnie nazwa użytkownika. W kolejnym kroku regulamin usługi. Po zaznaczeniu zgód klikamy utwórz konto, jesteśmy przekierowani na stronę główną Google.pl, a dostęp do poczty znajduje się w prawym górnym rogu strony i możemy albo po prostu bezpośrednio kliknąć w link Gmail, albo kliknąć taką szachownicę jakby i sobie wybrać kopertkę z napisem Gmail. No i po wejściu mamy taki mail powitalny od Google'a, pojawia się skrzynka, pojawiają się też informacje takie podstawowe. Można wysłać wtedy maila do znajomych, żeby sprawdzili, czy wszystko działa jak trzeba i możemy zacząć używać maila. Jeżeli już mamy adres mailowy, możemy na przykład zapisywać się na zajęcia międzykulturowe Akademii Trzeciego Wieku, na które serdecznie zapraszamy. Najbliższe spotkanie będzie już poświęcone zupełnie innym tematom. Będzie to spotkanie związane z naszym programem i ono będzie już 15 maja, czyli za tydzień o godzinie 16. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy właśnie z uruchomieniem czy programu Zoom, czy wejściem, czy braniem udziału, a chciałby na przykład brać udział aktywny, to bardzo proszę o kontakt, już pokazuję. To jest kontakt do nas, ten mail dociera i do pani Moniki, i do mnie, więc jeżeli będą jakiekolwiek problemy, zapraszam. Thank you.